Cześć Agnieszko. Cześć. Dzisiaj jesteśmy na dość wyjątkowym evencie, ponieważ zaczął się październik, czyli różowy październik. Sprawdzamy swoją profilaktykę odnośnie raka piersi. Czy ty, może inaczej, kiedy ty sobie uświadomiłaś, że faktycznie to zdrowie jest bardzo ważne? W zasadzie największą dbałość o swoje zdrowie miałam w momencie, kiedy przygotowywałam się do bycia w ciąży i w pierwszej ciąży. Bo to jest taki moment, że naprawdę zaczynamy, nawet musimy o siebie tak bardzo, bardzo mocno zadbać. Natomiast wcześniej oczywiście chodziłam, badałam się, ale nie tak często. Czasem zapominałam, czasem odpuszczałam. Ta dbałość o swoje zdrowie zaczęła się w zasadzie wtedy i trwa do dzisiaj, ponieważ drogie mamy, to, że urodziłyśmy już nasze dzieci, funkcjonują, powiedzmy, chociaż troszkę samodzielnie, to jakby nie badajmy tylko ich, nie dbajmy tylko o nie, ale też o siebie cały czas, nie tylko w ciąży, ale po ciąży tak samo. No właśnie, a ty jako teraz świadoma mama będziesz zaszczepiać w swoich dzieciach właśnie to, żeby się od dziecka już tak jakby, no może od tych troszeczkę takich nastoletnich lat już bardziej badali i nawet mówili, mamo, zabierzesz mnie do lekarza? Oj tak, zdecydowanie. Ja robię im regularnie różne badania, na przykład badania krwi, mimo tego, że są małe, no ale no nie wiem, nawet sprawdzić poziom witaminy D czy inne parametry. Żeby po prostu sprawdzić, czy ten organizm się dobrze rozwija, tak raz do roku warto zrobić i moim zdaniem, będąc rodzicem, okej, mówimy, uświadamiamy i uczymy, ale przede wszystkim dajemy przykład. I ja chcę być mamą, która daje przykład, że trzeba się badać, że trzeba w ogóle o siebie dbać w różnych aspektach życia, bo to jest wiele obszarów, o które trzeba zadbać. I jeszcze dodatkowo każdy obszar ma na siebie wpływ, czyli to, że ja dbam o swoją głowę, o swoje serce, o swój rozwój, o samospełnienie, o różne inne rzeczy, to też ma wpływ na moje zdrowie. Więc to, że daję sobie chwilę odpoczynku, to, że się relaksuję, to, że dobrze śpię, to, że się dobrze odżywiam, też ma wpływ na moje zdrowie. I to nie jest tylko tak, że tylko lekarz, ale wszystko się zazębia, bo jesteśmy, ja bardzo lubię takie holistyczne podejście do życia i do organizmu, więc jesteśmy jakąś taką wielką całością i synergia tych wszystkich czynników ma ogromny wpływ. A czy ty też to wyniosłaś z domu? Bo ja słyszałam, że bardzo właśnie to zależy od rodziców, takie zaszczepienie zdrowego podejścia do życia, zdrowego odżywiania się. Jak to było u ciebie, pamiętasz? Wiesz co, trochę tak, ale chyba to jeszcze nie było tak, nie mówiło się o tym tak dużo. Społeczeństwo też nie było aż tak świadome. Moja mama rzeczywiście jakby przykładała wagę do żywienia, bo też miała swoje wyzwania takie z fizycznością związane, więc obserwowałam ją. Ale a propos właśnie badania i samobadania, to wyobraź sobie, że pamiętam do dziś dzień, jak byłam małą dziewczynką, że w naszej łazience wisiała taka karteczka pokazująca pozycję rąk na piersiach, aby je zbadać. Okej. I moja, tak, moja mama to robiła. Nie wiem, czy dzień w dzień, ale robiła to często. I mnie to, pamiętam, zaciekawiło i utkwiło mi w pamięci, że to jest ważne, że moja mama coś takiego robi i mówiła mi też o tym. Mniej było wtedy mówienia o tym badaniu się u lekarzy, bo też ten dostęp nie był taki, tak jak teraz, tych prywatnych klinik jest bardzo dużo i możesz pójść z dnia na dzień w zasadzie. Wtedy było trudniej, natomiast mimo wszystko chyba jakieś ziarenko zostało zasiane. Właśnie, a myślisz, że z czego to wynika, że teraz ta świadomość odnośnie badania swojego zdrowia jest taka aż bardzo duża? Bo jakby nie patrzeć i cofnąć czas, no jak rozmawiamy z naszymi dziadkami, to zawsze mówią, że najlepiej to w domu, domowe sposoby, lekarz w ostateczności. Nauka idzie do przodu, świat idzie do przodu, wszystko idzie do przodu, więc jeżeli byśmy nie podążali wraz z rozwojem świata i rzeczywistości, to byśmy... no to byśmy się cofali, więc bazowanie na jakichś takich zaprzeszłym myśleniu, czy schematach, czy zwyczajach, wydaje mi się po prostu nieodpowiednie na dzisiejsze czasy i to się tyczy absolutnie wszystkiego, więc kiedy już więcej wiemy, kiedy więcej możemy, to po prostu róbmy to, bo dlaczego nie? To jest tak, jak teraz bardzo dużo mówi się też o depresji, tak? I o tym, żeby zadbać o swoje zdrowie psychiczne. O tym wcześniej się nie mówiło aż tak wiele. Widzimy tego pokłosie, bo badania mówią same za siebie. I
I dopiero teraz się tak, wiesz, dużo osób dostało jakby kubeł zimnej wody na głowę, że o to trzeba naprawdę porządnie zadbać u podstaw. I myślę, że tak jest z wieloma obszarami życia i z tym samobadaniem też. Myślę, że po prostu skoro już wiemy, skoro możemy, skoro jest aplikacja, czyli to nam totalnie ułatwia, daje możliwość i przypomina, no to róbmy to. Agnieszko, a ty sama boisz się raka? Ja nie myślę o tym, czego się boję. Jeżeli przychodzi do mnie lęk, jeżeli przychodzi do mnie obawa związana z jakimkolwiek obszarem mojego życia, to się zastanawiam, co ona do mnie mówi, ale ponieważ nie myślę o tego typu rzeczach na co dzień, no to jakby nie wchodzę w tę energię. Chcę żyć dzisiaj, chcę żyć tym dniem, chcę się cieszyć z tego słońca, ze zdrowia, które mi dzisiaj dopisuje. I skupiać się na tym, co teraz, bo wiesz, pisanie sobie w głowie narracji to można na różne tematy i to do niczego dobrego nie prowadzi. I podobno to bardzo szybko się przyciąga to, co złe. Znaczy przyciąga się to, o czym myślisz, bo energia przyciąga energię, więc myślmy o tym, co dobre, skupiajmy się na rzeczach dobrych, nie pomijając tego, co się dzieje trudnego, jeżeli się dzieje, ale nie wyobrażajmy sobie tego. Agnieszka, zostawiając temat zdrowia, powiedz mi, co u ciebie? Dużo się dzieje. Muszę jechać po dziewczynki teraz. Dużo rodzinnie, dużo zawodowo. Mam jeden nowy spektakl, z którym jeździmy, z drugim spektaklem. Jeszcze z dwoma tytułami po Polsce. Ponadto no serial, Instagram, jakieś tam nowe projekty, propozycje. No, dużo, dużo. O niektórych rzeczach nie mogę po prostu jeszcze mówić. Natomiast no i jakoś próbuję to wszystko, wiesz, poukładać w codzienności. Czyli na brak zajęć nie masz co narzekać? Nie, zdecydowanie nie. I wiesz, tak marzy mi się taki wolny weekend, żebym tak leżała i tak spała i tak po prostu odpoczęła z kubkiem herbaty. No może zaraz jakoś. Nie mogę też obojętnie przejść koło tematu ciebie jako ekspertki, tancerki, Tańca z Gwiazdami nowej edycji. Oglądasz? No właśnie nie oglądam. Ale wiesz, kto mniej więcej tańczy? No mniej więcej wiem, coś tam mi się wyświetla na Instagramie. I myślisz, że co? Że ta edycja może być poziomem podobna do zeszłej, czy będzie tutaj jeszcze więcej emocji? Nie wiem, nie umiem porównać, natomiast na pewno bardzo dobrze tańczą. Dużo osób dobrze tańczy, ten poziom jest fajny. Jest, myślę, dużo fajnych postaci, ciekawych. Są też bardzo dobre nazwiska taneczne, więc od tej strony takiej poziomu tanecznego też jest to dobrze zaopiekowane, więc myślę, że to ciekawa edycja. Natomiast wiesz, no pytanie, ile ten format po prostu może przeżywać znów jakiś taki renesans, nie? Bo to taki format, który chyba ma po prostu swoją stałą widownię. Ona się mocno zmniejszyła na przestrzeni lat, jak przy różnych formatach, które trwają latami. No i to sobie ta publiczność ogląda i tyle. Aczkolwiek ja to zawsze wszystkim, którzy chcą wziąć udział w tym programie lub biorą, mówię, czerpcie z tego pełnymi garściami, bo sam taniec w sobie jest wspaniały, daje bardzo dużo radości i moim zdaniem ten program to dla wielu przygoda życia. A patrząc na stół jurorski, który zmieniał się wiele razy, jedyną osobą, która jest stała od 19 lat, to jest Iwona Pawlowicz. Myślisz, że stacja właśnie postawiła na nią przez co? Bo się znacie. Przez staż i chyba zbudowaną markę Czarnej Mamby. A to, że się zna na tańcu też? No zna się, tak, oczywiście. No pani Iwona była... czy może nawet nadal jest taką jurorką, sędziną w tańcu turniejowym. Więc jak najbardziej jakby jest osobą kompetentną. Natomiast wiesz, no... myślę, że... Nie, dobra, okej. Nie, no powiedz, co chciałaś. Kropka. Ale na przykład gdybyś ty miała też okazję zasiąść, bo wiem, że kiedyś o tym głośno mówiłaś, zdecydowałabyś się zasiąść koło niej? Jednak?
Ja się z wieloma rzeczami nie zgadzam, o których mówi pani Iwona, więc myślę, że byłoby ciekawie. Natomiast czy bym chciała? Nie wiem, jakby nie myślę, bo ja myślę o tym, co mam, co robię teraz. Oczywiście mam jakieś swoje marzenia, ale ja uważam, że wydarzają się te rzeczy, które mają się wydarzyć. I tyle. I jakby i w to się angażuję, wiesz, energetycznie, więc nie myślę sobie, co by było, gdyby. Kropka. Kochana, czyli kto wie, kto wie? No kto wie, wiesz, ja jakieś tam nowe teraz rzeczy zaczynam, więc też myślę trochę w innym kierunku, zobaczymy. Aczkolwiek rzeczywiście bardzo bym chciała połączyć swoje doświadczenie telewizyjne i show biznesowe z ogromnym doświadczeniem tanecznym i zrealizować jakiś projekt, który będzie w oparciu o taniec, dla mnie ogromnym wyzwaniem. Agnieszko, a tak na koniec, czego ci mogę życzyć? Chwili wytchnienia obecnie, żeby się działo dobrze, żeby wszystko, co się nie układa, żeby się ułożyło, co się układa, żeby układało się dalej i żebym miała też taką właśnie chwilę dla siebie, która jest dla mnie wyzwaniem w chwili obecnej. Więc tego ci życzę oraz dużo zdrówka, pogody, ducha i szczęścia. Bardzo dziękuję. Dzięki bardzo, do zobaczenia, cześć.